Tomasz Kurieta, dzień dobry. Już za moment rozmowa z prezesem Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Lechem Nowakiem. Będziemy mówić o TBS-ach. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal doba.pl. Radio Doba. Każdy na temat. Lech Nowak, moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Prezes Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czyli DTBS, w taki skrót funkcjonuje, a właściwie Dzierżoniowski TBS, tak częściej słyszę. Na początek naszej rozmowy, bo dzisiaj porozmawiamy nomen omen nie tylko o Dzierżoniowie, a właściwie w ogóle nie będziemy rozmawiać prawie o Dzierżoniowie. Porozmawiamy o budynkach, o budynku w Pieszycach i porozmawiamy o planie budowy takiego budynku, budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piławie Górnej. Ale zacznijmy od tego, żeby przypomnieć tym, którzy się może teraz dopiero zaczęli tym interesować, albo przypomnieć tym, którzy już się interesują, czym w ogóle są TBS. TBS, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego, są instytucje, to są spółki komunalne w oparciu o kapitał gmin, których zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem. I to w specyficznej formule mieszkań dla ludzi o średnich dochodach. A więc takich, którzy nie spełniają już dolnego progu, który upoważnia do ubiegania się o mieszkanie komunalne, a z kolei nie przekraczają określonego przez ustawę górnego progu finansowego. Ten próg jest określony w ustawie, jest dosyć skomplikowany. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, czy akurat on, czy jego rodzina spełnia takie kryteria, najlepiej się kontaktować bezpośrednio z nami lub zacząć od wizyty na naszej stronie www.dtbs.pl. Tam... Ten link oczywiście będzie dostępny w opisie naszego podcastu. Super. I tam są tabele, które pokazują dolne i górne progi finansowe. Natomiast no, można powiedzieć rzeczywiście, że jest to rzeczywiście adresowane dla tych, którzy z jednej strony nie mogą ubiegać się o mieszkanie komunalne, z drugiej strony ich finanse, ich dochody nie dają im możliwości aplikowania o kredyt na budowę własnego mieszkania, czy na zakup własnego mieszkania. To jest taka dosyć obszerna, znaczy dosyć spora grupa ludzi. Mało tego, odnoszę wrażenie, że coraz więcej ludzi, widząc co się dzieje na rynku budowlanym i widząc jak oprocentowane są kredyty, no ma duże opory, żeby zaciągnąć kredyt na najbliższe 20, nawet czasami 25, 30 lat. A nawet 35. I żyć z tą świadomością takiej presji, że nie daj Boże, cokolwiek by mi się stało, czym zachorował, czy no, są różne sytuacje w życiu. I nagle nie będzie tych pieniędzy na spłatę kredytu, no to niestety tutaj prawo jest nieubłagane, po prostu taką nieruchomość tracimy. Natomiast w TBS-ie po pierwsze płacimy zdecydowanie mniej. Ja tylko tak na rybkę rzucę tutaj kwotę, którą obecnie płacą nasi mieszkańcy. To jest 14,90, niecałe 15 zł za metr kwadratowy. To łatwo przeliczyć, że przy 50-metrowym, mniej więcej przy 50-metrowym mieszkaniu to jest niecałe 750 zł za miesiąc. Oczywiście do tego liczniki, czyli energia, gaz, etc. Ale to wystarczy już spojrzeć na rynek wynajmu nieruchomości na terenie naszego powiatu i to jest, mam wrażenie, w granicach połowy tego, co w tej chwili trzeba płacić prywatnie. Mało tego, my jesteśmy jeszcze instytucją, którą się zawiera umowy na czas nieokreślony. Jeśli się płaci ten niewygórowany czynsz, a do tego nie łamie się zasad regulaminu, nie stwarza się problemów współmieszkańcom, to człowiek jest absolutnie bezpieczny. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś w którymś momencie przyszedł, zapukał do drzwi, czy tam wysłał pismo i powiedział: no, za miesiąc proszę opuścić lokal, bo mamy inny pomysł, mamy kogoś... Nie, bo się rozwodzę z żoną na przykład. Tak, no tak też może być. Takie no, tak to, na prywatnym rynku tak to niestety czasami tak to wygląda. Jest. U nas nasi mieszkańcy są absolutnie pod tym względem bezpieczni. Natomiast oczywiście sami mogą w każdej chwili podjąć taką decyzję, jeżeli na przykład po kilku latach intensywnej pracy, awansów wchodzą na inny próg, albo inaczej, ich dochody
dają im możliwość myślenia, realnego myślenia o budowie własnego domu na przykład, albo rzeczywiście podparcia się jakimś kredytem plus oszczędności, może rodzina i tak dalej, i zakupują sobie takie mieszkanie, no to opuszczając nas, dostają zwrot partycypacji. O tym nie mówiłem, bo to jest też charakterystyczne dla tego systemu, że na początek nasi najemcy wpłacają między 15 a 20% wartości mieszkania w formie partycypacji, czyli takiej, nazwijmy to łatwiej to jakby objąć słowem kaucji zwrotnej. Ona jest waloryzowana, przy czym waloryzowana... No właśnie to chciałbym, żeby pan podkreślił, że to jest kaucja zwrotna. Zwrotna, znaczy jak to kaucja, my to nazywamy partycypacją, dlatego że to jest, ona jest waloryzowana w odniesieniu do rosnących cen w budownictwie. No, tak się składa, że przez ostatnie kilkanaście lat czy kilkadziesiąt jeszcze się nie zdarzyło, żeby ceny w budownictwie spadły. A ta waloryzacja jest właśnie uzależniona od tego zmiennego wskaźnika cen. A więc można mieć gwarancję, że dzisiaj włożone mieszkanie, załóżmy 50 tysięcy, bo tak mniej więcej są partycypacje około 1000 zł za metr kwadratowy, to dzisiejsze 50 tysięcy włożone na nasze konto, za które oczywiście my budujemy te mieszkania, plus kredyt, plus jeszcze inne dotacje, budujemy te mieszkania, ale wtedy, kiedy ktoś opuszcza je, ma gwarancję, że zdecydowanie będzie to więcej niż oprocentowanie bankowe. Wypłacamy to praktycznie niemalże od ręki, ponieważ znajduje się kolejny chętny na takie mieszkanie, on wpłaca partycypację w podobnej wysokości, wtedy my wypłacamy pierwszą. No taki mamy wtedy jakąś podstawę do tego, żeby kupić czy zacząć budowę, załóżmy. Lub te ostatnie pieniądze przeznaczyć na umeblowanie. No jasne, to są nasze pieniądze, ale to jest bardzo ważny element, to pan podkreślał mocno kilkukrotnie podczas naszego pierwszego podcastu, a ja przypomnę, że Lech Nowak, prezes Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jest moim państwa gościem. To było kilka słów o tym, jak w ogóle działają TBS-y, a za chwilę porozmawiamy o Pieszycach i Piławie Górnej. Słuchacie Radia Doba. Radio Doba. Każdy na temat. No już wiadomo, kto jest gościem. To taka krótka przerwa, żeby złapać oddech, łyk wody i rozmawiamy dalej. Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego to nie tylko Dzierżoniów, jak się okazuje. Już niebawem powstanie budynek i od niego zaczniemy. Budynek TBS-u w Pieszycach. Proszę na jego temat trochę więcej powiedzieć. Tak, Pieszyce było pierwszym, znaczy jest w tej chwili jednym z trzech udziałowców Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oprócz Pieszyc udziały wykupił poprzez aport gruntem również Strzelin. W Strzelinie wybudowaliśmy już pierwszy budynek przy ulicy Glinianej na 27 rodzin, natomiast w Pieszycach za moment będziemy znali wykonawcę, ponieważ jesteśmy w etapie końcowym przetargu. 4 lipca otwieramy oferty. Mam nadzieję, że wśród tych ofert będzie taka, która spełni nasze oczekiwania i będziemy mogli podpisać umowę na generalne wykonawstwo. Praktycznie znakomitą większość przyszłych najemców mamy już zdefiniowanych. A ile to będzie mieszkań, proszę powiedzieć? Tam będzie 32 mieszkania w tym pierwszym budynku. Generalnie takie mikroosiedle, które zostało tam zaprojektowane, będzie się składać z 4 budynków. Działki pod 2 pierwsze budynki gmina Pieszyce zdecydowała się przekazać TBS-owi. Dzięki temu mogliśmy też skutecznie aplikować o dofinansowanie z tak zwanego funduszu nieruchomości, Krajowy Zasób Nieruchomości, chociaż zmienił potem nazwę na bardziej skomplikowaną, ale prościej jest używać tego. Dostaliśmy w związku z tym dotację. Notabene ta dotacja nie jest jedyną dotacją, na której opieramy finansowanie naszych przedsięwzięć, bo oprócz tego bierzemy również dotację z Funduszu Dopłat oraz partycypację i dopiero ostatnie 30-35% to jest kredyt, który spółka zaciąga, oczywiście mając zdolność kredytową i możliwość spłaty tych kredytów. Jest to dosyć skomplikowane, bo jest to kilka źródeł, a bez takiego montażu finansowego praktycznie nie mielibyśmy szans, aby zbudować te mieszkanie i potem wynajmować je po takim czynszu,
jaki przed chwilą mówiłem. No chociażby ten element, że gmina Pieszyce wniosła taki grunt, tak? No wiemy, ile dzisiaj kosztują grunty, a do tego jest ta, nie wiem, przewaga TBS-ów nad gdybyśmy mieli kupić komercyjnymi przedsięwzięciami. O to chodzi. Natomiast właśnie przez to, że to są działania takie synergiczne i ze strony państwa, i samorządu, to dzięki temu udaje nam się w miarę niską cenę zaproponować na wynajem mieszkania, która z kolei gwarantuje możliwość też spłaty. My jesteśmy spółką non-profit. Oczywiście musimy generować dodatni wynik finansowy, bo z tego nie rozlicza rada nadzorcza, aby spółka nie generowała strat. Natomiast nie jest celem maksymalizacja zysku. W związku z tym zawsze staramy się tak proponować taką stawkę czynszu, która wynika po prostu z kosztów, na które my najczęściej nie mamy wpływu. Bo to są właśnie kredyty, to są koszty utrzymania zasobu, a więc usługi, a więc energia, etc. Generalnie moim zdaniem nasze zaproponowane stawki czynszu są naprawdę akceptowalne. I jak ktoś trochę zna rynek wynajmu, to zdaje sobie sprawę, że kwota tam niecałe 15 zł za metr kwadratowy to jest kwota abstrakcyjna już w Dzierżoniowie, a pomijam już duże miasta, gdzie mam wrażenie, że już na centymetry kwadratowe można byłoby przeliczyć ten koszt. Tam już jest po parę tysięcy złotych za 2-3 pokojowe mieszkania. No, zwłaszcza, ale że też w naszej ofercie są temat inny. W naszej ofercie są rzeczywiście jakby trzy rodzaje mieszkań. Takie małe dwupokojowe praktycznie z początku można było je nawet traktować jako kawalerki, bo to było 38 metrów kwadratowych. Jednak wydzielaliśmy, no, znając jakby oczekiwania, są to jednak mieszkania z wydzieloną sypialnią po prostu, albo pokojem dziecięcym. No tak, to jest jednak komfort. To są te mieszkania w okolicach 40, potem są mieszkania dwupokojowe większe na poziomie 55-56 metrów kwadratowych i cieszące się ogromnym powodzeniem mieszkania trzypokojowe, bo te rzeczywiście dają komfort dla zwłaszcza młodych rodzin, gdzie i rodzice mają swoją sypialnię, i dziecko lub dzieci mają drugi pokój, a do tego wszystkiego spotykają się w pokoju dziennym z aneksem kuchennym, a do tego wszystkiego jeszcze te wszystkie większe sprzęty gabarytowe, jakieś baliski, odkurzacze, etc. znajdują się w pomieszczeniu gospodarczym, które ma też przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, więc tam można pralkę czy wstawić pralkę i suszarkę i nie zajmować jakże zawsze cennej powierzchni. Jak ktoś tego nie ma, to rozumie, jak ktoś to ma, to docenia. Także nie trzeba tego tłumaczyć, że takie pomieszczenie gospodarcze, nawet nieduże, rozwiązuje wiele problemów takiego po prostu bałaganu w domu, no bo ten odkurzacz zawsze, on tam trochę przeszkadza i ta pralka. A drabinka? Czy cokolwiek. No. Ja takie pomieszczenie mam, więc bardzo to cenię, więc ale to nie trzeba tego tłumaczyć. Jeszcze jest jeden walor tych z najnowszych mieszkań. To są mieszkania, które wykorzystają pompy ciepła do ogrzewania mieszkań i dzięki temu, że jest to system odzyskiwania ciepła z gruntu, to w lecie, kiedy mamy już teraz coraz częściej z upałami powyżej 30 stopni, to już nie jest jakby rzecz zaskakująca, mamy możliwość schładzania mieszkań. To jest w ogóle zupełnie nowatorski, nowy system, już sprawdzony, bo mamy za sobą dwa sezony grzewcze i jeden letni. W tej chwili już zaczynają niektórzy posiadający tego typu ogrzewanie z chłodzeniem, korzystać z tej możliwości. No i bardzo sobie ludzie chwalą to, że nie tylko grzane jest to w zimie, ale również schładzane w lecie. To nie jest klimatyzacja, bo to jest po prostu ogrzewanie i chłodzenie sufitowe. No i musiałbym teraz znowu się zagłębić w to, to są techniczne szczegóły, nie chciałbym. Generalnie Ja myślę, że tutaj chcę panu powiedzieć, że jakby większość z nas jakby nie obchodzi ich, jak działa ten system. Działa. Tak jak z samochodem, tam włączam drive i jadę do przodu, tak? I tyle, mówię o automacie. Tak samo tutaj, jeżeli mamy ten komfort, że nawet jeżeli to jest mieszkanie trochę schłodzone przy 34 stopniach, jak mieliśmy ostatnio w weekend, no to wiemy, jaki to jest komfort i wiemy, co się najbardziej klika w Google'ach, jak się pojawiają upały, klimatyzacja do małego mieszkania, tak? Klimatyzacja na osiedlach, żeby schłodzić mieszkanie, bo wtedy tego bardzo
potrzebujemy. Mamy tam 32 mieszkania, te pierwsze 32 mieszkania, bo tak pan powiedział. Duże zainteresowanie. Rozumiem, że jeszcze zostały jakieś mieszkania, jeżeli ktoś będzie zainteresowany? Jest jeszcze kilka, chociaż z naszego doświadczenia wynika, że jak tylko budynek, jak to się popularnie mówi, wychodzi z ziemi, to wtedy zaczyna się to prawdziwe zainteresowanie. Ludzie widzą, że to jest konkret, to nie jest jakaś tam tablica, billboard, tylko już powstaje budynek i wtedy rośnie zainteresowanie. Na szczęście mamy drugi budynek w zapasie, to znaczy po wybudowaniu pierwszego, jeżeli będzie zainteresowanie, w co wierzę, będziemy realizować kolejny budynek przy ulicy Ogrodowej. Lokalizacja absolutnie moim zdaniem rewelacyjna przy głównej arterii pieszyckiej prowadzącej wprost do Dzierżoniowa i do strefy z jednej strony. I do Bielawy. Do Bielawy oczywiście też tam są przecież miejsca pracy. Jak z drugiej strony kilka kroków, czy kilka ruchów, czy kilka kilometrów jazdy rowerem i jesteśmy no, w środku naszych pięknych Gursowich na łonie natury, więc z pewnością ta lokalizacja... No Ogrodowa na pewno jest komunikacyjnie, handlowo, bo tam handlowo, też jakieś markety, dyskonty, jeżdżące autobusy, to oczywiście to wewnątrz, jest nie bez znaczenia. Oczywiście wewnątrz tego mikrosiedla też powstanie plac zabaw, obok jest kafejka. No wydaje mi się, że dla młodych, zwłaszcza ludzi aktywnych, to miejsce wręcz prowokuje do tego, żeby korzystać z bezpośredniego sąsiedztwa Gursowich. To Pieszyce, znów szczegóły przypomnę, dtbs.pl, link aktywny jest dostępny w opisie na radiodoba.pl i na doba.pl. Zachęcam do sprawdzania szczegółów, do ewentualnego dzwonienia, czy przyjechania do biura, umówienia się, pooglądania jeszcze tej dziury w ziemi, a mam nadzieję, że niebawem fundamentów i rosnącego budynku przy Ogrodowej w Pieszycach. A dla mieszkańców Piławy ma pan niespodziankę, bo przyznam, że ja to teraz dopiero się od pana dowiaduję z rozmowy, a przecież tym się interesuję i dopytuję o budynku, ewentualnym budynku w Piławie Górnej. Tak, kilka miesięcy temu jeszcze przed wyborami pan burmistrz Chudyk skomunikował się ze mną, również przewodniczący rady. Zaprosili mnie do udziału w sesji Rady Miejskiej po to, żeby przybliżyć radnym ideę budownictwa społecznego. Z reakcji, z pytań, które wtedy padły, odnotowałem z satysfakcją, że rzeczywiście jest spore zainteresowanie. No i w efekcie tego i Rada Miejska i pan burmistrz zdecydowali się podpisać list intencyjny z władzami naszej spółki i z pozostałymi wspólnikami. List intencyjny, który zakłada, że spółka zostanie powiększona o kolejnego udziałowca, to znaczy Piławę Górną. Jednak dla tak zwanego bezpieczeństwa procesowego najpierw zrobimy rozpoznanie rynku, chcemy się przekonać, ponieważ dużym zainteresowaniem cieszyły się budynki wybudowane niedawno w Piławie Górnej na zasadach deweloperskich, własnościowe lub też spółdzielnia tam budowała. Chcemy w związku z tym, to są wszystko właśnie przedsięwzięcia w oparciu o kredyty i dojście do własności, natomiast my chcemy zaproponować właśnie mieszkania na wynajem i zobaczymy, jeżeli rzeczywiście uda nam się dotrzeć z tą informacją i z tym, na czym polega ten system, że to rzeczywiście otwiera szerokie możliwości dla ludzi, którzy nie mają zbyt wysokich dochodów, to zakładamy, że przy odpowiednim zainteresowaniu wkrótce gmina przekaże spółce pierwszą działkę pod budynek, około też 30 mieszkań. W tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania takiego projektu zagospodarowania terenu, który pokaże gminie, jakie są możliwości, bo tam jest dosyć spora działka w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących budynków wielorodzinnych. I jeżeli będzie taka wola i rzeczywiście zainteresowanie, no to bardzo chętnie będziemy przyjmować naszego grono kolejnego udziałowca. Czyli Dzierżoniowski TBS to nie tylko Dzierżoniów, to już Pieszyce, wcześniej nawet Strzelin, czyli już wyszliśmy poza nawet nasz powiat. Teraz jest możliwość, żeby zbudować taki budynek w Piławie Górnej. No to będą kolejne wątki do naszych rozmów.
Tak, tak specjalnie to pan robi, żeby nie zakończyć tej rozmowy żadnym głębokim podsumowaniem, tylko otworzyć furtkę do kolejnych dyskusji, czy o tym powstającym budynku w Pieszycach, czy o planach w Piławie Górnej. Nie wiem, czy mogę jeszcze dwa słowa powiedzieć. Pewnie. Chodzi ja to potem że... wytnę, wiadomo, nie? To się wytnie. To się wytnie. Rzeczywiście przez fakt, że jest rzeczywiście w planach kilka realizacji, również w Dzierżoniowie, bo to nie kończymy na tym, że w tej chwili realizujemy budynek, ostatni budynek na mikrosiedlu przy ulicy Sowiegórskiej, ale już w planach bardzo konkretnych jest budynek z przeznaczeniem dla seniorów. Jesteśmy w trakcie jakby opracowania i potem zostanie przyjęty regulamin naboru na ten budynek. On jest w absolutnie rewelacyjnej lokalizacji, bo w głębi takiej działki, która kiedyś zaraz za Urzędem Skarbowym. Od z frontu to widać, że to jest takie mocno zarośnięte, ponieważ tam wyrosło mnóstwo takich samosiejek, chasz, czy powiedzmy sobie krzewów. Mówimy między dawnym kinem Piasta, a Urzędem tak Skarbowym. Tam w głębi jest rzeczywiście miejsce na to, żeby powstał budynek mniejszy, 24-rodzinny, ale ten budynek będzie miał takie zaplecze, gdzie chcemy umieścić funkcje przeznaczone głównie dla seniorów. Na pewno będzie jakaś tam sala spotkań, czy tam powiedzmy sobie jakieś ćwiczeń. Może się znaleźć gabinet lekarski lub zabiegowy w kwestii rehabilitacji, może punkt apteczny. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność i ten budynek, jego koncepcja jest już gotowa, natomiast rzeczywiście musieliśmy rozpisać w czasie te wszystkie inwestycje, bo tak jak wspomnieliśmy, równolegle jest ogrodowa. Za chwilę rozpoczynamy następny budynek w Strzelinie plus ta Piława, no więc zaczęło się tutaj zagęszczać i wiem na pewno, że przy naszym skromnym czteroosobowym zespole plus prezes i pani, chciałem powiedzieć skarbnik, pani główna księgowa na pół etatu, no to tym zespołem... No taki trochę skarbnik. Tak. Więc być może będziemy, albo wręcz będziemy zmuszeni znaleźć sposób na to, aby wsparła nas jakaś specjalizowana jednostka, tak zwany inwestor zastępczy. I dzięki temu będziemy mogli równolegle prowadzić nie dwie, jak to było ostatnio, ale nawet cztery. A w którymś momencie z tego grafika, który sobie stworzyliśmy, wynika, że niektóre będą się już kończyć, a niektóre zaczynać, jakże w pionie patrząc na ten grafik, to nawet chyba sześć inwestycji będzie równolegle. Teraz Pocztowa i potem przedłużenie Sienkiewicza stały się takimi wizytówkami trochę miasta, bo i nawierzchnia, i budynki, i nie tylko te użyteczności publiczne, ale też te prywatne wyglądają światowo. Więc... Żałuję tylko, że nas będzie troszeczkę cofnięte, ale to z kolei dla użytkowników, dla mieszkańców. No tak, nie każdy chce być bardzo blisko drogi, tak? Dokładnie. Ale to bardzo blisko, no, chciałbym być bardzo blisko centrum. To jest centrum. No. To jest absolutnie samo centrum, natomiast też śpieszę, bo tam pamiętam, że jak się pojawiły wizualizacje, koncepcji, zawsze się znajdą nieprzychylne komentarze i między innymi był taki, że no jak tam emeryci pod taką górę będą chodzić, więc śpieszę poinformować, że jest rzeczywiście tak, że wjazd będzie nieco niżej, będzie prowadzić do garaży podziemnego, natomiast wejście na działkę będzie no, oczywiście z poziomu chodnika i będzie prowadzić praktycznie, jak to się mówi, po poziomicy. Na tym samym poziomie będzie dojście do głównego wejścia i potem już winda, bo oczywiście budynek, mimo tego, że tylko trzykondygnacyjny, no plus podziemna kondygnacja garażu, będzie oczywiście wyposażony w windę i to dużą windę, bo teraz obowiązują nowe przepisy i to są już naprawdę takie... No tak, żeby na przykład, nie wiem, wózek... Tak, wózek spokojnie, to natomiast projektuje się to tak, żeby nawet można było w przypadku, nie wiem, konieczności podjechania karetki czy kogoś na noszach, czy na tym wózku... Rozumiem. Można będzie przewieźć... To winda musi być jeszcze większa. Dokładnie. Wszystkie łazienki w tym budynku senioralnym będą na tyle duże, żeby dały się wykorzystać jako mieszkanie dla niepełnosprawnych, znaczy łazienki, ponieważ nie zakładamy, że wszyscy tam będą niepełnosprawni, ale prowadząc nabór, będzie można powiedzieć, ja potrzebuję tutaj mieć odpowiednie uchwyty, wyposażenie. Ale to jest zrozumiałe. No, raczej się starzejemy i raczej stajemy się mniej sprawni niż bardziej sprawni, więc każda taka... takie udogodnienie, które nie będzie wykorzystane, to będzie tylko niewykorzystane, ale zawsze może się zdarzyć, że będzie niezbędne, a wtedy już zmiany są trudniejsze do wykonania. Stąd ta winda, stąd te szersze drzwi i uchwyty i tak dalej.
Znów dużo wątków, ale dzisiaj rozmowa dwa razy krótsza niż ostatnio. Bardzo ale dobrze. Wtedy pan chciał powiedzieć wszystko. Dzisiaj parę głównych wątków. Przypomnę DTBS, tam też szczegóły, kontakty, telefony, adresy. Można dzwonić, można pisać, można po prostu przyjść i się dopytać o wszelkie szczegóły na tematy, które dzisiaj dość obszernie omawialiśmy. Bardzo dziękuję. Lech Nowak, prezes Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, był gościem Radio Doba. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal doba.pl.